14 dzień stycznia, mamy zimę, ale sceneria troszeczkę inna. Nie zimowa, bardziej wiosenna albo jesienna. Zobaczcie, zaczynam od tego. 5,2 stopnia mierzone w wermikompostowniku z palet. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, co się tutaj dzieje. No i jak gdyby dołożyć cegiełkę do tego, czy kompostować zimą, czy nie. Tydzień temu dołożyłem tutaj trochę odpadów. Zaraz zobaczymy. One są po prostu położone, bo wtedy jeszcze było trochę zmarznięte. Zobaczymy, czy tutaj... O, widzicie? Mamy dżdżownicę. Więc... żyją. Kolejna. Zwabiłem je właśnie tymi odpadami. Ale... nie zostawię je tak, tylko po prostu przysypię. Ziemia jest, jak widzicie, niezmrożona. Tu mamy kolejną. Także żyją sobie. Nawet w tych warunkach, po części zimowych. No, a czy... zimą wyrzucać odpady? No pewnie, że tak. Trzeba pamiętać o kilku elementach. Proszę, kolejna. Na pewno jednym z elementów jest to, że zimą ten rozkład będzie przebiegał znacznie wolniej i trzeba pamiętać, aby nie wrzucać zbyt grubej warstwy odpadów, bo dżdżownice sobie z tym nie poradzą. Natomiast jeżeli mamy bardzo dużo tych odpadów, to można odłożyć je. O, zobaczcie tutaj. Tu jeszcze rozkład nie następuje, natomiast widzicie, są dorodne dżdżownice. Proszę, kolejne. Zwabiłem je tutaj. Tą kuleczkę też tutaj przysypiemy. Za chwilę Wam pokażę drugi wermikompostownik. Zobaczcie, w drugim kominku również jest sporo dżdżownic. Ja je tutaj zasilę odpadami. I za moment przejdziemy jeszcze do kolejnej. I zajrzymy jeszcze do tego wermikompostownika z palet. Nie wiem, czy tu będzie widać. Tu jest też temperatura 5,2.
No. Trzeba pamiętać o tym, żeby te warstwy bieżących odpadów, powtórzę to jeszcze raz, nie były zbyt grube. Pamiętacie, kiedyś opowiadałem, że dobrze mieć więcej takich miejsc. One właśnie między innymi zimą służą do tego, żeby je rozłożyć. Te warstwy odpadów rozkładać do jednego, do drugiego, do trzeciego, do czwartego. Albo przygotować sobie takie miejsce, które będzie bez drzżownic i będziecie mogli tam składować. Zajrzę jeszcze od spodu, bo widzę, że tutaj nastąpiło jakieś przepełnienie. Lub mróz rozsadził, ale nie jestem przekonany. Tak wygląda ten mój wermikompost. Nie chcę tego rozkładać, bo musiałbym tutaj spędzić więcej czasu. Z pewnością na wiosnę będzie gotowy do użycia, zobaczcie. No. Także zima i 5 stopni wewnątrz wermikompostowników obu. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.